Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest to kolejny, czwarty już odcinek RS Live. Dzień dobry. Marcin Treter zawodowo. I Michał Stanisław Sosnowski, czyli? W butach przez Pragę. Witamy wszystkich, którzy są z nami. Zapraszamy do komentowania. Natomiast zaczniemy klasycznie od tego, co dzisiaj w odcinku. Agenda. Tak jest, agenda tak zwana, okay. Jak najbardziej. Pierwsza podstawowa rzecz, powiemy, gdzie jesteśmy, a jesteśmy zgodnie z zapowiedzią na moim Grudnie. Tak, jak najbardziej. Powiemy kilka słów o nim, o komunikacji, o historii tego osiedla i o tym, dlaczego warto zwrócić na nie uwagę przy wyborze swojego miejsca do zakupu mieszkania. To będzie punkt jeden. To będzie punkt pierwszy. Druga ważna rzecz, którą poruszymy, to będzie temat Marcina. Marketing. Jaki to będzie temat? Marketing. Marketing. Marketing teraz, a kiedyś, dziś. Jak wygląda? Pokażemy proste różnice, jak na podstawie zmian, które były na rynku, agenci nieruchomości mniej więcej dostosowują się do potrzeb tego rynku. To będzie temat drugi. A temat trzeci to, słuchajcie, jest prapremiera oferty w mieszkania, w którym właśnie jesteśmy. Jest to mieszkanie właśnie na Brudnie i o nim dokładnie powiemy, do kogo możemy kierować tę ofertę i kogo możemy tak naprawdę nią zainteresować i dlaczego. Czyli dzisiaj rozpoczynamy sprzedaż tego mieszkania de facto dla pewnej grupy. Dla tych, co jeszcze o nim nie wiedzieli, tak jak najbardziej, natomiast tak jak powiedziałem, jest to prapremiera, także oficjalna premiera na portalach jeszcze za kilka dni. Super. Na ten moment można przyjść jeszcze ubiec innych. No i gorące stołki. Oczywiście i gorące stołki. Gorące stołki, punkt temat czwarty. Czwarty, dokładnie. Marcin, powiesz coś więcej? No siedzimy na gorących stołkach. Decyzja zarządu, czy zapadnie dzisiaj, czy nie zapadnie, zobaczymy. Natomiast no jeden z nas wylatuje po prostu i dosłownie w przenośni. Dokładnie tak, jeden z nas wyleci, dlatego gorące krzesła. Bardzo Was prosimy o wsparcie. Prosta rzecz, którą możecie zrobić, żeby zagłosować, czy zostaje Marcin, czy zostaje ja. Czy też któryś z nas wylatuje. Jeżeli chcecie, żeby został Marcin, koniecznie zostawcie pod transmisją uśmiech. Buźka uśmiechnięta, tak, jest dobrze. Ha, ha, ha. Ha, 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 hi, hi, hi. A jeżeli chcecie, żeby to Marcin wyleciał i żebym ja został... Michał, żeby został Michał. Tak, żeby został Michał w butach przez Pragę, to koniecznie zostawcie serduszko. Czerwone. Czerwone serduszko. Różowe. Czerwone. Czerwone. Okej. Okay. I obiecałem Ci jeszcze jedną rzecz, mianowicie powiem na wizji, serce masz po lewej stronie, ja siedzę po lewej, wiecie, o co chodzi. No tak, trzeba tak, głosować. Tak. Jeden już kiedyś wygrał z tym hasłem, ale to już... Zostawmy. Zostawmy. Wróćmy może do naszego programu. Słuchajcie, wiecie już, jak to będzie wyglądać, jakie są składniki. Ważna rzecz, od której chcielibyśmy zacząć, zanim się ściemni. Mianowicie chcemy pokazać Wam widok z tego mieszkania, z 11 piętra właśnie. Tak. Marcin, możemy? Oczywiście. Zapraszamy. Wychodzimy na balkon. Widzicie w tej chwili... po prawej stronie skrzyżowanie. Na tym skrzyżowaniu jest planowana stacja metra. Od tego skrzyżowania również jest około 200 metrów do ratusza, w związku z czym ten ratusz jest tak naprawdę w zasięgu spaceru. Idąc dalej przez ten widok, widzicie w tej chwili na swoich ekranach Las Brudnowski. Do tego lasu jest około 5 minut piechotą. Ciężko mi wyobrazić sobie mieszkanie, z którego jest do tego lasu bliżej zwyczajnie i jednocześnie daje tak spektakularny widok. A to, co w tej chwili widzicie w oddali, to jest Białołęka za trasą toruńską, natomiast za nim Białołęka to jest gigantyczne centrum handlowe Atrium Targówek. W tym centrum możemy znaleźć zarówno Saturna, jak i Castoramę, więc też przy remontach jest to bliskie miejsce, gdzie możemy po prostu pojechać i zrobić zakupy. I wracamy do środka. Tak, Marcin już się nachodził. Świetnie.
Okej, okay, jesteśmy, Marcin wrócił, świetnie. Chyba się zgodzicie, że ten widok jest spektakularny i ciężko znaleźć podobne. Natomiast no to nie są wszystkie zalety Brudna, rzecz jasna, ten las. I to jest, Marcin, miejsce, w którym prawdopodobnie dowiesz się wiele rzeczy, których jeszcze nie wiedziałeś. Bardzo mnie to cieszy. Jestem po raz pierwszy od dłuższego czasu na Brudnie. Jechałem tutaj ze Śródmieścia. Trochę pokręciłem. Tak. Zgubiłeś drogę? Nie, to, że zgubiłem. Celowo pokręciłem. Celowo pokręciłem się, okay, żeby zobaczyć lokalizację. Natomiast pierwsze to, co mnie interesuje i myślę interesuje również oglądających nas, jaki jest czas przejazdu? Taki średni czas przejazdu na Śródmieście. Okej, okay, to przede wszystkim to zależy, wiadomo. To przede wszystkim zależy, czym jedziemy. Czy jest to auto, czy jest to komunikacja publiczna, czy są to godziny szczytu, czy tak naprawdę godziny luźne. No, weekendy to już jest w ogóle zupełnie inaczej. Pozwól, że odpowiem na Twoje pytanie w ten sposób. Jeżeli potrzebujesz dojechać do centrum komunikacją publiczną, to przed chwilą widzieliście na zewnątrz skrzyżowanie. Przy tym skrzyżowaniu jest przystanek autobusowy z liniami przyspieszonymi 15 minut do dworca Gdańskiego, czyli do pierwszej nitki metra. I jest to realny, powtarzalny czas, który co rano można zrobić i finalnie do Śródmieścia, no, 15 minut autobusem, przesiadka do metra, ile 5-6 minut metrem, jesteś na metrze centrum w 25 minut łącznie z przesiadką. Okej, okay, tramwaje? Tramwaje tak, jak najbardziej, chociaż powiem Ci, wiele dyskusji jest pomiędzy zwolennikami tramwajów i autobusów, no bo to jest jednak zupełnie inny rodzaj komunikacji. Czy wanna, czy prysznic? Czy wanna, czy prysznic, dokładnie, to jest dobre porównanie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaje, to Brudno jest świetnie skomunikowane z miastem, bo mamy 4 linie tramwajowe tutaj, 1, 4, 3 i 25, troszeczkę tak, zamieniłem, okay, nie? Ale tak naprawdę każdy z tych tramwajów jedzie w innym kierunku. Jeden jedzie przez prawą stronę miasta na Pragę Południe, mhm, a pozostałe na drugą stronę za rzekę, tylko każdy przez inny most, więc też ten wybór jest, tak? Okay. Mamy wiele możliwości. Jest dużo opcji. Tutaj z tej części Brudna, z Podgrodzia, zdecydowanie bardziej autobus niż tramwaj, bo tramwaj jest po prostu w innej części osiedla. Okej, okay, dobra. Jesteśmy na Brudnie, mówiąc ogólnikowo o Brudnie, z racji tego, że jesteś ekspertem na tym terenie. Dziękuję. Ja jestem tutaj świeżynką. Skąd się wziął Brudno? O co chodzi? Co to jest za dzielnica? To zależy, o co pytasz znowu. Okay. Pierwsze ślady, słuchajcie, osadnictwa na Brudnie, to jest fakt historyczny, pochodzą sprzed 10 wieków i to jest tak, jeden z pierwszych 3 śladów osadnictwa w ogóle na terenie dzisiejszej Warszawy. I okazuje się, że właśnie w tym lesie brudnowskim, który przed chwilą widzieliście, właśnie jedna z pierwszych osad na terenie Warszawy była. Więc sorry, ale ten twój Wilanów i Król troszeczkę się spóźnił. Warszawa tu była dużo, dużo wcześniej. Czyli Brudno to Warszawa, Warszawa to Brudno. Brudno, oczywiście, okay, że Brudno to Warszawa. Mm-hmm. Czyli i mamy 5 minut drogi do lasu. Do tego lasu, gdzie. Do tego historycznego lasu. Powiedzieć, że mamy 5 minut drogi do miejsca, gdzie powstała Warszawa. Oczywiście, naturalnie, trochę tak właśnie, okay, trochę tak jest. Super. Natomiast jakby zostawiając historię sprzed 10 wieków, to tak naprawdę Brudno jest o 7 z lat 70., kiedy ono tak naprawdę dynamicznie się rozwijało. Powstawały te budynki z wielkiej płyty, też z małej płyty, 10-11-piętrowe te duże i 4-piętrowe te małe. W tej chwili Brudno jest inne, bo są też budynki zbudowane już po 2000 roku. Jest kilka bardzo fajnych osiedli, chociażby to naprzeciwko pod lasem Park Leśny. Mhm. Także ten wybór, czy to nowy budynek, czy to budynek starszy jest, okay, tak? Mhm. Też inne budżety, nie oszukujmy się, nie przypadkiem o tym mówię, to się domyślasz. Mhm. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos Brudna. Ponieważ Brudno jest osiedlem takim już, powiedziałbym, o ugruntowanej strukturze, tutaj mieszkańcy wszystko mają, co jest potrzebne do życia, w zasięgu spaceru.
tak? I tu mówię zarówno o takich prozaicznych rzeczach, jak potrzeby edukacyjne dla dzieci, czyli nie wiem, żłobek, przedszkole, podstawówka, czy gimnazjum. No, w tej chwili już gimnazjów nie będzie, tak? Ale generalnie te wszystkie poziomy edukacji tutaj w zasięgu spaceru są. Analogicznie sklepy, banki, jakieś targ lokalny, to wszystko jest i tak naprawdę to jest duży, duży atut tego osiedla. Coś, co, o czym często na nowych osiedlach, dopiero powstających, tak. gdzieś tam jednak mieszkańcy zapominają na początku, że to jest ważne. I przez pierwsze 3 lata, no nie wiem, po bułki muszą jechać 3 km samochodem do sklepu. Jasne. Jedno spostrzeżenie moje tutaj, jak jestem na Pradze, nawiązując do Wilanowa. Przyjeżdżając tutaj, będąc tutaj po raz pierwszy, miałem wrażenie, że jest bardzo podobny klimat jak na Wilanowie Wysokim, z którego ja osobiście pochodzę. Duże przestrzenie, dużo zieleni, ławki, ludzie, sąsiedzi, którzy rozmawiają ze sobą. To co powiedziałeś, no widać, że oni nie mieszkają tutaj od roku czy dwóch, że się znają. To jest taki bardziej rodzinny klimat. To moje spostrzeżenie, tak? Tutaj przyjeżdżając, takie miałem odczucie. Fajnie, super, że o tym mówisz, bo tutaj w dużej mierze rządzi spółdzielnia mieszkaniowa Brudno. Natomiast też już część mieszkań, część budynków przeszło ten proces wyodrębnienia, już też są wspólnoty mieszkaniowe i generalnie wszyscy tutaj dbają o to, żeby właśnie takie rzeczy, o których wspomniałeś, czyli ta zieleń, czyli ta przestrzeń do jakiegoś wspólnego obcowania takiego, no, sąsiedzkiego, tak, do tworzenia relacji, ona po prostu jest. Natomiast wydaje mi się, że tak powoli wyczerpujemy temat Brudna, chociaż ja mógłbym długo i namiętnie. Słyszę i widzę. Okej, okay, ale pierwszy temat zostawmy. Zostawmy, przejdziemy jeszcze, wrócimy do samego mieszkania, do samego budynku nieco później, a teraz jeżeli moglibyśmy poruszyć to temat drugi. Jeżeli jeszcze mogę, zanim przejdziemy do drugiego tematu, podsumować to w jednym zdaniu. Brudno jest dobrym wyborem dla osoby, która ceni sobie szybkie dojazdy do centrum, a jednocześnie no, ten zasób finansowy nie jest na tyle duży, żeby w faktycznym centrum to mieszkanie kupować. Okej, okay. Czy mi ciekawie? Marketing. Marketing, tak, bo tak się troszeczkę dałem zwieść sam sobie. Dobrze, Marcin, to powiedz mi może na początek, dlaczego ty w ogóle, skąd ty masz skąd takie, ja mogę cokolwiek wiedzieć? Dlaczego ty się wypowiadasz w temacie marketingu i to na przestrzeni czasu? Jak to jest? Całą swoją karierę zawodową, nie bójmy się tego powiedzieć, związany byłem z nieruchomościami. To już jest, no można powiedzieć, 12 lat. 12 lat, kiedy z tymi nieruchomościami miałem styczność. Zajmowałem się finansowaniem nieruchomości, czyli krótko mówiąc, kredytami w pewnym momencie. Współpracowałem z inwestorami, dla których wyszukiwałem konkretnych nieruchomości. A wiąże się to wszystko z pracą agencji nieruchomości. Teraz pracuję już niespełna 3 lata w RES-ie, ale zawsze współpracowałem z agentami, a więc obserwowałem to, jak to przebiegało, jak to wyglądało na przestrzeni no, tych lat. To z tego, co słyszę, tak naprawdę masz dwa spojrzenia, zarówno jakby od środka, z perspektywy no, doradcy klienta, sprzedawcy mieszkań, jak i z zewnątrz, z perspektywy człowieka, który nie bezpośrednio zajmował się tym marketingiem, ale go zwyczajnie obserwował przy obsłudze swoich klientów, przy zakupach, tak? Okay. Dokładnie tak. No dobrze, to powiedz mi, od czego chcesz zacząć? Czy sięgniemy najpierw do historii, jak to było? Myślę, że do historii pokażemy, jak to było. Przyjmijmy okres. Zamieniam się w słuch. Nie było internetu kiedyś. Nie było. Nie było internetu, byłeś wtedy w gimnazjum. Nie, nie byłeś jeszcze w gimnazjum. Nie byłem w gimnazjum, byłeś, wtedy jeszcze. Wtedy jeszcze nie byłeś. W gimnazjum, jak byłem, to internet już był. Był już. Okej, okay, dobra. Natomiast nie było internetu. I to jest dosyć przełomowy etap.
kiedy on się pojawił. Później był przełomowy etap, no, kiedy było dosyć mocne finansowanie od strony bankowości. To napędzało rynek. Zacznijmy od początku. Nie było internetu, natomiast były agencje nieruchomości. Agencje czy biura, w ogóle jak mówimy? A jak ci wygodniej? Ja uważam, że nie powinniśmy się bać słowa agencja. Słuchajcie, jesteśmy agentami, pracujemy na rzecz naszych klientów, więc jest to jak najbardziej okej. Okay. Ale chciałem to powiedzieć, wiesz o co? Dokładnie tak. Natomiast 15-20 lat temu było więcej. Jeszcze a propos kredytów, witamy najlepszego pośrednika na świecie. Adam Kobus. Tak jest, rządzisz człowieku, rządzisz, najlepszy. Rządzisz. Dzięki Adam za pomoc, dosłownie z dzisiaj i z wczoraj. Tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Adama. Będzie bonus. Rekomendujemy. Rekomendujemy. Natomiast wracając, 20 lat temu agent nieruchomości pozyskał daną nieruchomość na sprzedaż. Tych nieruchomości było mniej niż osób zainteresowanych ich zakupem. Czyli w zasadzie ten, kto miał towar na sprzedaż, wystawiał go i sprzedawał, koniec. Koniec. Była pewna gazeta, którego tytułu nie będę mówił. Ale była żółta i wychodziła we środy. W środę był tam dodatek, nieruchomości, agenci pozyskiwali, siedzieli w biurze i tylko czekali. Czekali na telefony i te telefony się urywały. Autentycznie. One się urywały, oczywiście. Praca agentów była nieco inna, bo nie byli w stanie pokazać zdjęć klientom, czyli oni pracowali więcej w terenie. Natomiast przede wszystkim prezentowali te nieruchomości już na żywo. Siedzieli, czekali. Tak? Okay. Potem to przekleństwo. To przekleństwo przyszło, przyszedł internet. I tak? Wywrócił stolik do góry nogami. Wywrócił stolik do góry nogami. Czy połączymy od razu? Połączę od razu z internet, połączę również z kredytami, bo też był boom na kredyty, gdzie było, banki udzielały bardzo wielu osobom kredytów i to napędzało rynek. Tak? Ja mam wrażenie, że to troszkę się zbiegło, jeżeli mogę, z wejściem do Unii, tak? Czyli 2004 rok. Tak. Unia odpalała wiele projektów na to, żeby ten internet był no, jak najszerzej dostępny, tak kolokwialnie powiem, żeby trafił pod strzechy, prawda? I koniec końców to się zbiegło z tym, że faktycznie te kredyty, zwłaszcza we franku, natomiast generalnie w obcych walutach, były bardzo szerokim strumieniem odkręcone i te dwa czynniki razem zebrane, one, mam wrażenie, zmieniły zasady gry. Zmieniły zasady Powiedz gry. Żyjemy w czasach informacji. Nie ma problemu obecnie z dostępem do informacji. Jesteśmy nimi zarzucani. Ma to swoje wady, ma to swoje zalety. Nie jesteśmy w stanie przetworzyć wszystkich informacji. Nie mamy z jednej strony problemu z dotarciem do danej informacji, ale jesteśmy tak nimi bombardowani, że wszystkiego nie możemy po prostu przejąć. Ciężko jest, mam wrażenie, czasem odsiać te wartościowe informacje od tych słabych. Dokładnie tak. Miernie. I teraz wyobraźmy sobie, że szukamy danego mieszkania, tak? Szukamy mieszkania dla siebie. Jesteśmy bombardowani tymi informacjami, bombardowani ofertami i patrząc od strony sprzedającego, patrząc od strony agenta. Dochodzimy tutaj już do marketingu i rozpocząłbym od tego, że każdej nieruchomości musimy wyrobić markę. Aby wyrobić markę, musimy się wyróżniać, musimy mieć grupę docelową, do której kierujemy daną ofertę, musimy mieć szczegółowy plan działania i tutaj plany są bardzo, bardzo różne. O tym to nie one będziemy... są ukrojone na miarę, to mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, także tutaj chyba nie będziemy na tym się skupiać. Dokładnie tak. Natomiast przede wszystkim bardzo dobrze przygotowana oferta, którą wyróżniają, no, co, myślę, że optymalnie trzy cechy. Dodatkowo musimy przykuć uwagę kupujących poprzez dobre zdjęcia, poprzez profesjonalne filmy, poprzez zrobienie strony internetowej, poprzez to, co robimy, czyli portale społecznościowe, poprzez daleko idącą współpracę z innymi agencjami nieruchomości. Jeżeli sprzedajemy, zależy jakie nieruchomości, tak? Bo na przykład jeżeli sprzedajemy działkę, no to warto zrobić film dronem, żeby pokazać okolice. Tak? Wszystkie te działania mają na celu, po pierwsze,
wyróżnić naszą ofertę, aby klient ją zobaczył. Po drugie, jeżeli klient ją zobaczy bez wychodzenia z domu, był w stanie podjąć wstępną decyzję, czy ta nieruchomość spełnia jego oczekiwania, czy też absolutnie nie. Czy mieści się w kryteriach? To jest pierwsze czy mieści się w kryteriach? Ponieważ czasu mamy coraz mniej przez coraz więcej informacji, coraz więcej czynności, które wykonujemy, skracamy te czynności do znalezienia konkretnego mieszkania. To tyle, strasznie ogólnikowo mam wrażenie i dużo informacji chciałbym przekazać naraz, tylko zastanawiam się, czy zdążymy. Wszystkiego na pewno nie zdążymy powiedzieć, zresztą potrzebujemy zachować coś na kolejne programy. Natomiast podsumowanie, Michale. Wiesz, zanim do podsumowania, to chciałem jeszcze podzielić się z Tobą jedną rzeczą, bo przygotowując się do dzisiejszego programu, zastanawiałem się w sumie, jak to w ostatnich latach wygląda marketingowo i doszedłem do wniosku, że wiele firm wręcz jakby swoim modelem działania wyznacza jakiś trend marketingowy, tak? Na przykład, jeżeli jest oferta, nie bierzemy pieniędzy od kupujących, albo nie bierzemy pieniędzy od sprzedających, albo pracujemy tylko w tym rejonie, albo jeszcze inne jakieś kryteria, tak? To już to samo jakby jest często elementem marketingu firmy, prawda? Jasne. Tych strategii jest wiele, biur do wyboru ponad 1000 w całej Warszawie, rzecz jasna pracujemy w najlepszym z nich, to już wiadomo. Natomiast w ramach podsumowania znowu chyba oddam głos Tobie. Okej. Podsumowanie. Na przestrzeni lat całkowicie zmieniły się zasady panujące na rynku. To, co było kiedyś, zostawiamy to, co było kiedyś. W tym momencie zależy nam na profesjonalnie przygotowanej ofercie, indywidualnie skrojonej na miarę potrzeb danej nieruchomości, na wykorzystywaniu coraz to nowszych technologii do skrócenia czasu kupujących, do pełnej informacji odnośnie danej nieruchomości. Wąsem, tak, Michale, zakręciłeś? Tak, bo ja zaraz będę tłumaczył z polskiego na nasze, ale... Okej. Wybiłeś mnie z rytmu. Stworzenie marki, wyróżnienie na rynku w celu sprzedaży danego produktu. To podsumowując Twoją wypowiedź, tak naprawdę jest dużo towaru i trzeba go dobrze pokazać i wiedzieć, jak go pokazać i wiedzieć, komu pokazać, żeby go po prostu sprzedać. Czasy, gdzie wystawiona nieruchomość drożała z godziny na godzinę, bezpowrotnie minęły i teraz zwyczajnie trzeba się postarać, trzeba wymyśleć, jak sprzedać nieruchomość skutecznie, a nie bawić się z tym 4 czy 5 lat, jak niektórzy robią. Samo się nie sprzeda. Niestety. A skoro jesteśmy w temacie samo się nie sprzeda, to może przejdziemy do tego mieszkania. Przejdźmy. Zanim o mieszkaniu, jak mógłbyś powiedzieć mi od strony technicznej odnośnie samego budynku? Budynek to jest, słuchajcie, wielka płyta, lata 70. Przeszedł wszelkie remonty, jest ocieplony, przeszedł wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych, mamy zmienioną elektrykę na budynku, jest zmieniona instalacja gazowa, także pod tym względem jest to budynek dobry. W stanie technicznym bardzo dobrym. Wymienione są instalacje. Tak? Wymienione są instalacje na budynku, tak, żebyśmy też mieli jasność. Nie w samym mieszkaniu, przynajmniej nie wszystko i o tym za chwilę, dobrze? Natomiast też, jeżeli chodzi o stan techniczny budynku, to są tu dwie windy w tej klatce i obydwie mają zmieniony mechanizm, także też widać, że ta sprawa jest po prostu zadbana. Okej, jak grunty? Grunty są uregulowane, słuchajcie, to nie jest częsta sytuacja, są grunty uregulowane, można ten zakup kredytować jak najbardziej, zwłaszcza, że to mieszkanie ma pełnię własności, to nie jest spółdzielcze własnościowe, tylko własność. Super. Natomiast jakby zostawiając już budynek, jeżeli samo mieszkanie, parametry. 32,4, do tego jest balkon, który już widzieliście i piwnica na poziomie minus 1. Piwnica jest w
wpisana do księgi wieczystej, więc jest nierozerwalna z mieszkaniem. Okay. Stanowi po prostu część tej nieruchomości. Mhm. Samo mieszkanie, słuchajcie, nie będziemy Wam go pokazywać, ponieważ bezpośrednio po tym live'ie będzie premiera filmu nagranego właśnie promocyjnego z tego mieszkania na naszym Facebooku, więc tam po prostu będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast o samym mieszkaniu mogę powiedzieć tyle, że jest na 11 piętrze z 11, czyli nikt już nie chodzi po, po suficie. Tak? Nikt już nie stupie. Jak nie stupie, nie stuka, nie puka. Tak. Widok z okien sami widzieliście. Myślę, że tego nie potrzebuję reklamować. Na podłodze jest piękny dębowy parkiet. On wymaga cyklinowania. To się nie oszukujmy. Natomiast jest to deska dębowa i można ją na pewno cyklinować, będzie służyć jeszcze przez wiele lat. Okej. Okay. Jakie koszty? Koszty utrzymania samego mieszkania. Koszty utrzymania samego mieszkania, tak? No bo to dosyć istotne, tu są różne sytuacje. Tak, czynsz jest bardzo niski, bo to jest 297 zł z groszami, czyli niecałe 300 zł za mieszkanie powyżej 32 metrów. Realnie patrząc, czynsz poniżej 10 zł to jest czynsz niski. Okej. Okay. To już jest total takie opłaty? No w tym mamy zaliczkę na prąd, zaliczkę na. Co ja powiedziałem, zaliczkę na prąd. No, przepraszam popraw się. Wszystkich. Zaliczkę na wodę, zaliczkę na ogrzewanie. Gaz i prąd jest oddzielnie. Tu mamy na pewno jeszcze opłaty za śmieci, więc w zasadzie. Fundusz remontowy, fundusz takie wszystkie opłaty już związane z. Opłaty administracyjne, więc. No poza tym czynszem trzeba zapłacić za prąd i gaz. Gaz zazwyczaj to jest w skali dwumiesięcznej około 40-30 tam paru złotych. Prąd no też w zależności od zużycia. No tak, ale miesięcznie 40-50 zł trzeba liczyć. Czyli reasumując, 350 zł przy normalnym użytkowaniu to jest total. Tak, i tym samym przejdziemy chyba do tego, do kogo jest skierowane to mieszkanie. No ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że takim mieszkaniem najczęściej interesują się trzy rodzaje klientów. Pierwsi klienci, którzy mogą się zainteresować takim mieszkaniem i komu to dedykujemy, to są pary, młode małżeństwa, osoby, które kupują pierwsze mieszkanie w życiu, często ze wsparciem rodziców, bardzo często ze wsparciem banku, czyli z kredytem. Jak najbardziej. Jest to idealne mieszkanie startowe, ponieważ jest tanie w utrzymaniu, jest świetnie zlokalizowane i nie będzie problemów żadnych z jego sprzedażą, jeżeli będzie potrzebne większe w przyszłości. Okay. To pierwsza grupa. Druga? To była pierwsza grupa klientów. Druga grupa klientów, którzy mogą się interesować takim mieszkaniem, to inwestorzy. Kawalerki w tej okolicy wynajmują się na pniu. I absolutnie nie ma najmniejszych kłopotów z wynajęciem w dobrej cenie, co przy niskim czynszu może dać wysoką stopę zwrotu w granicach 6-6,5% w skali roku. To jest chyba niezły wynik. I trzecia grupa klientów, to studenci. Studenci, zwłaszcza z innych miast, w którym rodzice kupują mieszkania i te mieszkania muszą być w budżecie, tak? Bo tak. Często jest to wydatek bardzo znaczący, też posiłkowany kredytem. Rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, to jest naturalne, w związku z czym chcą im zapewnić też właśnie na studia jak najlepsze warunki. Celujemy, tak wracając troszkę do marketingu, celujemy te reklamy właśnie do tych trzech grup klientów, bo to są klienci, którzy tak naprawdę realnie mogą się zainteresować tą nieruchomością. Jeżeli ktoś inny będzie chciał to kupić, to nie ma problemu, słuchajcie, sprzedamy jak najbardziej. Jest jeszcze czwarta grupa. Tak? Czwarta grupa. To są agenci nieruchomości. Czwarta grupa. Agenci nieruchomości, bo my po prostu wiemy, że to jest dobre mieszkanie. To jest dobre mieszkanie, to jest sprawdzone mieszkanie przeze mnie, przez firmę. W związku z czym zapraszamy do współpracy, słuchajcie, drodzy pośrednicy, jeżeli macie klienta na tę nieruchomość. Mój numer telefonu jest znany, warto zadzwonić. Okej, to jest ten moment. Dobra.
Mamy punkt trzeci? Mamy punkt trzeci. Mieszkanie jest zareklamowane. Ja jeszcze 30 dodam. Minut. Tak, 30 minuta idealnie. Słuchajcie, audycja zawiera product placement. Ok, to przechodzimy może. Wiesz co? Nie. Wydaje mi się, że jeszcze jedna ważna informacja o tym mieszkaniu nam umknęła. Słucham się. Za ile można to kupić? Słuchajcie, skromne 191 tysięcy złotych. Poniżej 200 tysięcy złotych, czyli poniżej 6 tysięcy złotych za metr kwadratowy. To jest bardzo dobra cena za taką nieruchomość. Za 33 metry poniżej 6 tysięcy. Prawie 33 metry, 32,4 metry. 32,4, okej, ale tak? Przeliczając przy takim metrażu, taka cena z metra, dawno nie słyszałem. Ja bym to skwitował w ten sposób, poniżej 200 tysięcy jesteś w stanie kupić oddzielną nieruchomość, samodzielną nieruchomość. Okej. Ja tak pytałem Michała o cenę, przed spotkaniem, on cały czas kręcił, nie mówił, ale dobrze, że to podsumowałeś, bo już się zraziłem, myślałem, że nie powiesz nikomu, ile to kosztuje, nie, żeby tylko trzymać to mieszkanie dla siebie i w tym blasku siedzieć. Jak najbardziej powiem, bo tu nie ma nic do ukrycia, słuchajcie, wiecie dokładnie, gdzie to jest. Na Brudnie przy ulicy Kowalskiego, wiecie jaki jest widok z okien, wiecie jak wygląda mieszkanie, przynajmniej ta część za nami, a za chwilę zobaczycie całość. Jestem przekonany, że widać, że jest to dobra oferta, którą warto się zainteresować. Ale zostawiając ten product placement na boku, myślę, że powoli kończąc musimy powiedzieć o kwestii związanej z zarządem. Tak. Marcin? No, głośne są rozmowy. Michał robi co może. Chodzi, skarży, podpytuje, z prezesem rozmawia. To w kuluarach się załatwia takie sprawy, słuchaj. Nie trzeba powiedzieć o tym głośno. Trzeba powiedzieć o tym głośno. Każda metoda jest dobra. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, czekamy na decyzję. Na jednym odcinku, który będzie w przyszły wtorek, oczywiście o 21:00, będziemy wspólnie z Michałem. Natomiast już na kolejnym odcinku będzie jeden z nas. Będzie jeden z nas, będą też oczywiście inne osoby. Chciałbyś teraz jeszcze tutaj zachęcić? Wydaje mi się, że tak, to jest tak, oczywista rzecz, że słuchajcie, do przyszłego tygodnia można oddawać głosy, kto wylatuje. Bardzo liczę uśmiech, szeroki, że serduszka lewo, będą się sypać, lewo, tak? I to będzie oznaczać, że wybieracie, żebym ja z wami został. Masz jeszcze cień szansy. Marcin, masz cień szansy i życzę ci jak zwykle jak najlepiej. Serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tak. Ja jeszcze zwrócę uwagę, że się nie było w ogóle nic o sporcie. Golden wygrało finały NBA. Nie wiem, czy wiedziałeś, czy nie wiedziałeś. 4-1. Tak, słyszałem. A Lewandowski strzelił 3 bramki. No, i tym optymistycznym akcentem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiamy, do zobaczenia.